przejścia. No? Nie ma przejścia. Ale dlaczego? Nie ma przejścia. Ale dlaczego nie ma? Zabezpieczamy ten teren, przy pana nie ma przejścia. Ale przed czym? I przed kim? Proszę iść na to. Należy do miasta. Dlaczego uniemożliwia się obywatelom złożenie wieńca? Halo, to halo, skończyło. Trochę szacunku. Dobrze? Do munduru. Chłopi, ja z tobą nie rozmawiam. Do jakiego munduru? No. Do takiego, normalnego, polskiego. A pan gdzie był? Smugusem PiSu byłeś przez 5 lat. A pan gdzie był? Widziałem kolegę. Widziałem przez 5 lat. Okay. Pana widziałem. Ja wymagam szacunku. Ja panu tłumaczę. Czy jest tu ktoś ze służby ZOO? Te dupy, stoicie, barierek pilnujecie. No. Dobra, Służba Ochrony Państwa, Piotr Makowski. Potwierdzam, że tutaj trwają działania przez Służbę Ochrony Państwa, jak i przez policję. Teren jest wycięty ze związku z jutrzejszym świętem. Po więcej rzeczy zapraszam do rzecznika do Służby Ochrony Państwa. A ja potwierdzam, ale proszę nie uciekać. Chcemy z panem porozmawiać, proszę nie uciekać. Chcemy, proszę nie uciekać, proszę tu do nas przyjść. Tu przyjechali ludzie z całej Polski. My wejdziemy na zielonym, nie zejdziemy. A jak wejdzie z czerwone, to będziemy... Nie, znaczy ja nie schodzę. Proszę mnie przepuścić. Proszę się zgłosić do sądu. Nie ja decyduję, tylko sąd. Proszę pana, pan tu stoi, a nie sąd. Tak, decyduję, proszę pana, to samo usłyszałem od policjantów i od sądu. To nie jest w moich decyzjach. Ja chcę wejść na plac i uniemożliwia mi się to, więc domagam się wejścia na plac. Dopóki sąd nie odblokuje placu, nie zejdziemy stąd. Nie będzie wszystko. Niech mnie państwo przepuszczą. Naprawdę mam spotkanie, muszę do pracy iść. Proszę pana, każdy z nas ma jakieś spotkania. Próbujemy się dobić na plac od 20 minut i nie chcą nas puścić. Hańba. Nie widziałam. Hańba. Jest tabliczka, że plac Piłsudskiego jest zamknięty, ale od godziny 16:30. Thank you.